Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów polskiej telewizji, słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu. Zapraszam na program W Otwarte Karty. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Prawo i Sprawiedliwość kładzie w tej kampanii ogromny nacisk na dotychczasowe osiągnięcia w obszarze polityki społecznej. Takie projekty jak 800+, obniżenie wieku emerytalnego, 13 i 14 emerytury są w ocenie polityków tego ugrupowania elementem rewolucji. Rewolucji w myśleniu o powinnościach państwa. O tej rewolucji zatem porozmawiam z moim zacnym gościem, a jest dziś z nami minister pracy i polityki społecznej, pani Marlena Maląg. Pani minister, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do polskiej telewizji, do Polskiego Radia. Krótko mówiąc, do naszego programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, pani redaktor, że mogę spotkać się z panią redaktor, z widzami polskiej telewizji, słuchaczami Polskiego Radia. To jest tak ważne, abyśmy porozmawiali o Polsce. Właśnie, a przed nami temat ważny, poważny, bo dotyczy nas, wszystkich Polaków. Mówiłam i jeszcze raz powtórzę, że chodzi w końcu o powinności państwa względem nas, obywateli, ale także chodzi o rewolucję dotyczącą godności człowieka. Pani minister, zacznijmy w takim razie od początku. Od flagowego okrętu Zjednoczonej Prawicy, od 500+, a wkrótce już nawet 800+, to symbol czy coś więcej? Bo my wszyscy Polacy mamy swoją opinię, ocenę na temat tego programu. I dzisiaj chcemy to ocenić, czy rzeczywiście jest to także rewolucja, którą państwo pokazują jako powinność państwa, ale także, że to jest pierwszy krok na drodze do pokazania godności człowieka. Rzeczywiście program Rodzina 500+, można powiedzieć ten flagowy program, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to rewolucja godnościowa, a właściwie można powiedzieć śmiało przewrót kopernikański. Bo jestem głęboko przekonana, że liberałom nawet się nie śniło, że można zaproponować Polakom, polskim rodzinom takie rozwiązanie, które w bezpośredni sposób będą przekazywane środki, aby zmienić sytuację polskich rodzin. To przede wszystkim jest filozofia rządu Prawa i Sprawiedliwości, pokazująca, że inwestycja w rodzinę jest powinnością odpowiedzialnego państwa. To nie jest koszt, to podkreślam, jest inwestycja. I wszystko rozpoczęło się od tego programu Rodzina 500+. Pamiętam, kiedy wprowadzaliśmy ten program 1 kwietnia 2016 roku, miałam przyjemność wtedy spotykać się z Wielkopolanami, z samorządowcami, z rodzinami i pokazywać, jak ten program będzie działał. Ludzie tak naprawdę nie dowierzali, że coś takiego może być, a my w sposób bardzo sprawny wprowadziliśmy to rozwiązanie. Dzięki temu programowi miliony dzieci, bo przecież blisko 7 milionów dzieci każdego miesiąca otrzymuje to świadczenie. Kiedy spojrzymy przez te lata, bo przecież nasz program 500+ już jest siedmiolatkiem, czyli już naprawdę osiągnął wiek szkolny, poszedł do szkoły, to około 250 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin. Zmieniła się diametralnie sytuacja polskich rodzin, a więc niejednokrotnie dzieci po raz pierwszy wyjechały z swoimi rodzicami na wakacje. Skończyły się zakupy na zeszyt, a przecież takowe miały miejsce. Rodzice mogą inwestować w zajęcia dodatkowe, w rozwój, bo cóż jest dla nas najważniejsze, dla Polaków? Najważniejsze są nasze dzieci. Chcemy budować tą Polskę, która jest oparta na silnym fundamencie, którym jest rodzina. I Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem tego, że właśnie idziemy we właściwym kierunku, że wsparcie rodzin jest konieczne. To bezpośrednie finansowe, ale także to wsparcie mentalne, pokazujące markę rodziny. My przywracamy młodym ludziom marzenie o założeniu rodziny. Pani minister, właśnie lepsze jedzenie, lepsze ubrania, korepetycje, wakacje. To są pieniądze w ten sposób wydawane przez polskich rodziców. W zasadzie nie spełniły się żadne proroctwa ani przewidywania opozycji, która mówiła, że te pieniądze my Polacy albo przejemy, albo zmarnotrawimy, albo wręcz przepijemy. Czy w takim razie widzą państwo na horyzoncie spokój polskich rodzin, że będą patrzyli rodzice w przyszłość
spokojniej, bezpieczniej, że są przekonani, że ich dzieci są bezpieczne i w domu, i w szkole. Oczywiście bezpieczeństwo, dzisiaj zresztą to bezpieczeństwo wychodzi jako priorytet i z jednej strony bezpieczeństwo naszych granic, ale to bezpieczeństwo wewnętrzne i ten to egzystencjalne. Program, dokładnie, ten program zmienił sytuację polskich rodzin. Zresztą nawet te statystyki międzynarodowe, europejskie pokazują, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o najniższe ubóstwo, a więc pokazujemy z jakiego progu wysokiego oczywiście ubóstwa, bo dla liberałów nie miało znaczenia. W jaki sposób żyje polska rodzina. Oni troszczyli się tylko o elity. My zmieniliśmy tą sytuację. Rzeczywiście jest to faktyczna inwestycja w rodzinę. Mało tego, to co pani redaktor powiedziała, ta niewiara w rodzinę, to wielokrotnie na tych spotkaniach, z którymi ja się spotykałam i opozycja też na takowe spotkania przychodziła, opowiadali o tym, że powinien być katalog w ustawie wypisany, na co rodzice mogą wydatkować środki, bo polska rodzina sobie z tym nie poradzi, czyli pokazując, że jakby ta rodzina nie funkcjonowała właściwie. Nic bardziej mylnego. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak powiedziałam, każdego miesiąca 7 milionów dzieci to świadczenie pobiera. W ubiegłym roku w sumie 65 świadczeń pieniężnych było zamienionych na świadczenia takiego bezpośredniego wsparcia, czyli tam, gdzie ta rodzina ewentualnie nie funkcjonowała właściwie. Czyli widzimy, że to jest tak naprawdę niewielka, bardzo marginalna część. Rodzina jest siłą i my w rodzinę musimy inwestować, żeby rzeczywiście Polska była tym nowoczesnym państwem. Pani minister, wspomniała pani o tym, że liberałowie inaczej patrzą na bezpieczeństwo rodziny, na inwestycje w rodzinę, a szczególnie na inwestycje w dzieci. Czy w takim razie koniunktura polityczna determinuje wypłaty 800+? Czy tak należy to czytać, pani wypowiedź? Tak należy czytać, bo pani redaktor, przecież patrząc tak jak politycznie, tak, oni dzisiaj wszyscy deklarują, że to, co raz dane, nie będzie zabrane, że te świadczenia zostaną, bo przecież to 500+ rozpoczęło tą drogę, a przecież kolejne to i Dobry Start, i świadczenie matczyne, i rodzinny kapitał opiekuńczy. Natomiast musimy sobie przywoływać i to w pamięci należy mieć, co mówił Donald Tusk przed wyborami, to do wieku emerytalnego, ale także do obowiązku szkolnego, a po wyborach się wszystko zmieniło, więc powiem tak, że zarządzanie budżetem państwa, takim jak Prawo i Sprawiedliwość zarządza, umiejętnie uszczelnianie, aby z tego budżetu nie wyciekały pieniądze jak przez dziurawy durszlak, powoduje, że środki mamy na programy społeczne, które dzisiaj, należy podkreślić, że to nie są tylko programy społeczne, to są programy społeczno-gospodarcze. Przecież za nami pandemia, kiedy rodziny były, to poczucie bezpieczeństwa było zachwiane, a te pieniądze z programu 500+ i innych programów były przekazywane, a więc to są swoiste też poduszki bezpieczeństwa. I dzisiaj, kiedy się toczy wojna za naszą wschodnią granicą, przecież też kiedy był wyższy poziom inflacji, ona na szczęście już spada, to gwarantuje bezpieczeństwo rodzin. Oczywiście inne wsparcia też były uruchamiane. A więc ja powiem tak, że jeżeli liberałowie wróciliby do władzy, nie gwarantuje to tego, że świadczenia będą realizowane te dla rodzin z małymi dziećmi i także te dla seniorów. Właśnie pani minister, wspomniała pani, że do 500+ dochodzi wsparcie także Dobry Start. Mówią państwo także o pomocy, czy też rozszerzeniu pomocy dla matek dużych rodzin. Czy w takim razie można mówić, że kończy się budowa takiego nowoczesnego modelu państwa? Tak, powiem tak, że my cały czas w rodzinę musimy inwestować. To jest ten szeroki wachlarz, który jest bardzo potrzebny, aby te świadczenia były dedykowane według potrzeb. A więc świadczenie 500+, pamiętamy, na początku było świadczeniem, które miały próg dochodowy, czyli nie wszystkie dzieci otrzymywały to świadczenie. Następnie było ono zmienione, a więc wszystkie dzieci, jest to świadczenie powszechne. Do tego doszedł program Dobry Start. Myślę, że dzisiaj też jest dobry moment, żeby przywołać, bo przecież świeżo rozpoczął się rok szkolny, a więc wyprawka na rozpoczęcie roku, kiedy przygotowujemy nasze pociechy do tego, aby poszły do szkoły. Też program wdrożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Rodzice bardzo sprawnie wypełniają wnioski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca te świadczenia, ale świadczenie matczyne dla tych rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, to jest takie podziękowanie, taki dowód solidarności i rodzinny kapitał opiekuńczy, bo przecież nie uciekniemy od tematu związanych z demografią.
demografią, zastępowalnością pokoleń i my chcemy stwarzać możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a więc te rozwiązania takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest 12 tysięcy na drugie, kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice decydują, czy pobierają to świadczenie przez rok, czy przez 2 lata po 1000, czy po 500 zł. A więc tutaj przede wszystkim wachlarz coraz szerszy i oczywiście program Maluch Plus, czyli opieka żłobkowa, który się rozwija, a dążymy do tego, żeby żłobek był w każdej gminie. No i tutaj właśnie trzeba takie zrobić małe zatrzymanie i wytłumaczenie, bo kiedy program 500 Plus był wdrażany jako te cele, to oczywiście zmiana sytuacji polskich rodzin, ta rewolucja godnościowa, oczywiście ten czynnik pronatalistyczny był też podnoszony i gdybyśmy nie wprowadzili programu 500 Plus, to dzisiaj sytuacja demograficzna byłaby jeszcze bardziej dramatyczna. Program 500 Plus w sposób zdecydowany zahamował spadek tej liczby dzietności. Oczywiście potem inne czynniki, takie jak pandemia, też miały wpływ i dlatego my jako odpowiedzialne państwo, Prawo i Sprawiedliwość, jako odpowiedzialna, wiarygodna formacja, wprowadziliśmy ten program i wprowadzamy kolejne kroki. Przecież strategia demograficzna to jest dokument po raz pierwszy, jedyny takowy dokument, który został przyjęty przez rząd. Ale jeżeli mówimy o demografii, mówimy o niskiej dzietności, to niestety musimy znowu wrócić do tego, jak opozycja, jakie programy wprowadzała opozycja, takie programy prorodzinne. Takich programów, które już wymieniałyśmy, po prostu nie było. I co to spowodowało? Że dzika prywatyzacja, która była przeprowadzana, zachwianie poczucia bezpieczeństwa, to powodowało, że młodzi ludzie nie decydowali się na założenie rodziny, na to, żeby rodziły się dzieci. I dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy 1,5 miliona kobiet mniej w wieku rozrodczym, a więc my musimy odwrócić tą sytuację. Młodzi Polacy deklarują, że chcą założyć rodzinę, chcą mieć dzieci, ale coś stoi na przeszkodzie. Ale program nie przełożył się na wzrost demografii, co by nie mówić. Na wzrost, ale zahamował spadek i to jest już bardzo istotne i dlatego, żebyśmy mogli mieć to odbicie takie oczekiwane, bo musimy dążyć do zastępowalności pokoleń. A jaka jest cezura czasowa? To znaczy my założyliśmy sobie w strategii demograficznej, że do 2035 roku te działania będą systematycznie podejmowane i one powinny przyczynić się do zmiany trendów demograficznych, ale to jest bardzo trudne wyzwanie, bo to nie jest jedna, dwie kadencje, to są dekady, aby zmienić tak naprawdę te negatywne trendy. Rodzice, młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. Muszą wiedzieć, że to jest stabilne, że to nie jest chwilowe. I rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość takie działania podejmuje, ale one muszą być kontynuowane. I my dzisiaj stoimy przededniu, można powiedzieć, bo przecież 15 października to będą te najważniejsze wybory, które pokażą, w jakim kierunku pójdzie Polska, jaka ta Polska będzie i czy rzeczywiście te polityki prorodzinne wsparcia rodzin z małymi dziećmi, rozwoju naszego państwa będą realizowane. To jest wielkie wyzwanie i dlatego musimy z Polakami rozmawiać. A państwo nie są pewni, że będą realizowane w przypadku zwycięstwa opozycji? Nie, ja powiem, że nie jestem pewna, dlatego że wiele przykładów moglibyśmy podawać, co w czasie kampanii wyborczej opozycja obiecuje, a jak przychodzi do sprawowania rządów, to już inne już są decyzje. Zresztą nawet kiedy 14. emerytura była podejmowana ustawa o tym, że to świadczenie będzie na stałe. Pamiętam wypowiedź bodajże posła Lęca, który wypowiedział się o tym, że to świadczenie nie powinno być wypłacane. To by było w ubiegłym roku bodajże, dlatego że to będzie napędzać inflację i w ogóle, i w ogóle. Wtedy Donald Tusk odciął się w ten sposób, że poseł Lęc nie znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej. A jednak jest kandydatem na senatora. Więc widzimy, to jest takie są przykłady. To wróćmy do polityki Zjednoczonej Prawicy, do polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. Na ile ona jest spójna, pani minister? Bo też musimy porozmawiać o wsparciu dla seniorów oczywiście. W poniedziałek rząd ogłosił program wielkiej modernizacji osiedli z wielkiej płyty i budowy wind w starszych blokach. Trzeba powiedzieć, że to dotyczy ponad 8 milionów Polaków. To jest wypełnienie luki, pani minister.
chęć cywilizacyjnego awansu dla milionów. W czym rzecz? W zasadzie dlaczego państwo musi w to ingerować? Czy spółdzielnie mieszkaniowe, czy te wspólnoty mieszkaniowe po prostu sobie w tym względzie nie radzą? Pani redaktor, powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest formacją odpowiedzialną, wiarygodną i w wielu sferach życia publicznego wprowadzamy zmiany takie, które są niezbędne, potrzebne, które mogłyby być też realizowane przez inne podmioty, czy przez samorządy, czy przez tutaj w tym przypadku przez spółdzielnie, ale spójrzmy na to, że właśnie ta polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w wielu obszarach przez nas już jest realizowana, bo wsparcie seniorów to z jednej strony wsparcie, aby jesień życia była stabilna pod względem finansowym. To są te nasze świadczenia, godna waloryzacja, 13, 14 emerytura, to aktywność osób starszych, ale to także bezpieczeństwo. I my rozpoczęliśmy, przypomnijmy, że jesteśmy państwem, które jako drugie na świecie przyjęło ustawę o dostępności, czyli łamaniu barier architektonicznych i nie tylko. I rozpoczęliśmy realizację wielu programów także przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właśnie windy, te bariery architektoniczne. Natomiast ten program Przyjazne Osiedla ma jeszcze pozwolić inwestować właśnie rządowe środki w te osiedla, które już są 30-letnie, które wymagają tej pozytywnej zmiany, aby nasi obywatele nie byli na przykład niewolnikami trzeciego, czwartego piętra, tam gdzie bloki na przykład nie mają windy, ale to jest wiele zmian. My również przecież realizujemy inwestycje strategiczne. Po czasie pandemii to w sposób bardzo przemyślany ruszyły inwestycje strategiczne, które realizujemy z samorządami. Te samorządy to są setki miliardów złotych, które trafiają do samorządów i wielokrotnie samorządy by tych inwestycji w ogóle nie wykonały. Czy to są inwestycje w zdrowie, ale także inwestycje drogowe, czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. To są dofinansowania właściwie na ponad... Najczęściej zresztą infrastruktura. Dokładnie, jest dofinansowana. Dokładnie, a więc to pokazuje, że odpowiedzialny rząd, odpowiedzialna formacja podejmuje wiele obszarów, nie tylko gdzie jest bezpośrednio przypisane to do danego działania, ale wspieramy w różnych obszarach. Wspomniała pani minister właśnie o wsparciu dla seniorów. To jest po pierwsze podwyższenie emerytur i rent, o czym mówimy, 13, 14 emerytura, o której mówimy. Świadczenia są często dwukrotnie wyższe niż przed laty, nie licząc wsparcia dodatkowymi środkami, choć do poziomu życia zachodnich emerytów, no co by nie mówić, naszym jeszcze trochę brakuje, ale właśnie, czy i ten dystans może się skrócić? Jaka jest w pani odczuciu, w pani wiedzy możliwa do osiągnięcia ta perspektywa? Przede wszystkim, dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, my zmieniamy tą rzeczywistość, zmieniamy sytuację naszych drogich seniorów. To jest właśnie w ramach solidarności międzypokoleniowej, w ramach odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przypomnijmy sobie, że za czasów właśnie poprzedników naszych waloryzacje tak naprawdę, można powiedzieć, że były groszowe. Czasami waloryzacja była niższa niż koszt znaczka pocztowego, aby wysłać decyzję do obywatela. My te waloryzacje przeprowadzamy w zależności od sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, tak aby seniorom pomóc. W tym roku, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna, ten poziom inflacji, o którym też wspominałyśmy, jest wyższy. Waloryzacja kwotowo-procentowa, zresztą niejednokrotnie taką przeprowadzaliśmy, aby świadczenia były celowane, żeby ta grupa seniorów, którzy mają niższe emerytury, renty, miała wyższą waloryzację. Czyli dzisiaj w tym roku była to kwota 250 zł. Do tego dochodzi 13 emerytura, czyli to świadczenie, które już nasi seniorzy właściwie pewnie zapomnieli, że je otrzymali. W miesiącu kwietniu wypłacaliśmy świadczenie powszechne. Wszyscy seniorzy tą 13 emeryturę otrzymują bez względu, jaką mają wysoką emeryturę czy też rentę. Świadczenie 14 emerytura, które teraz jest właśnie wypłacane i w tym świadczenie, które na stałe już będzie z naszymi seniorami, bo po raz pierwszy 13 emeryturę wypłacaliśmy w grudniu 2021 roku. To było po czasie pandemii, kiedy ta sytuacja seniorów też była trudniejsza, a więc podjęta została taka decyzja, aby seniorów wesprzeć. Poziom tej wypłaty był na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadziliśmy
wprowadziliśmy też kryterium dochodowe, bo to jest istotne, żeby świadczenia były w sposób odpowiedzialny przekazywane dla obywateli, a więc kryterium dochodowe, aby ta grupa seniorów z niższymi emeryturami to wsparcie dostała wyższe. W zeszłym roku wypłacaliśmy koniec sierpnia i poprzez wrzesień świadczenie 14 emerytury, a w tym roku w związku z tym, że jednak inflacja jest jeszcze wyższa, żeby seniorom pomóc, została podjęta bardzo przemyślana, bardzo odpowiedzialna decyzja, aby 14 emerytura była na poziomie 2650 zł brutto. To jest o wiele wyższa niż zapisana w ustawie. Ustawa zresztą jest tak w sposób... Ale pieniądze w budżecie zabezpieczone. Oczywiście, pieniądze w budżecie zabezpieczone. Wypłacamy tą 14 emeryturę. Jest kryterium dochodowe, jest to kwota 2900 zł, ale to nie oznacza, że mamy takie ostre odcięcie, jeżeli ktoś pobiera świadczenie na przykład 3,5 tysiąca złotych, wtedy jest to wyższe o 600 zł niż ten próg dochodowy, wtedy 14 emerytura jest o tą nadwyżkę pomniejszana, czyli 2650 zł minus 1600, a więc 2050 zł, oczywiście brutto to świadczenie jest wypłacane, a więc nam zależy, żeby jak najszerszą grupę objąć wsparciem, aby seniorzy mieli bezpieczną jesień życia. Ale przecież to nie są jedyne rozwiązania, bo darmowe leki do seniorów, które oczywiście program funkcjonował, ale były to darmowe leki dla seniorów 75+, teraz będzie to 65+, a więc obniżenie tego wieku powoduje, że szersza grupa osób będzie objęta wsparciem. Ale takie programy, które też realizujemy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, to między innymi Korpus Wsparcia Seniorów, zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów, tych, którzy są już sami, aby to bezpieczeństwo w każdym momencie było zabezpieczone. Te opaski bezpieczeństwa są połączone z odpowiednimi systemami, a więc jeżeli senior na przykład w domu się przewróci, czy coś takiego się niebezpiecznego zadzieje, jest już połączenie z bazą i wtedy są uruchamiane odpowiednie potrzeby wsparcia. Pani minister, skoro mówimy o demografii, to muszę dopytać, czy utrzymanie wieku emerytalnego jest w ogóle możliwe? Czy nie zachwieje to ewentualnie właśnie budżetem szczególnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Pani redaktor, powiem tak, że przywróciliśmy wiek emerytalny, czyli daliśmy możliwość wyboru. To, co Platforma, to jednak warto powtarzać, żeby Polacy zapamiętali, że Donald Tusk, kiedy szedł do wyborów, mówił, że wiek emerytalny nie będzie wydłużany. O tym mówił także jego minister finansów, że nie ma takowej potrzeby. Również ówczesny prezydent Komorowski mówił, że Polacy powinni mieć możliwość wyboru. Po wyborach oczywiście sytuacja się diametralnie zmieniła. W szybki sposób przeprowadzono wydłużenie wieku emerytalnego, czyli tak naprawdę Polakom kazano pracować aż do śmierci, szczególnie kobietom pracującym w rolnictwie. I dzisiaj liberałowie mówią, że oni bronią demokracji. Tak naprawdę to są słowa, które nie mają żadnego przełożenia. To jest naprawdę kuglarstwo uprawiane przez polityków Koalicji Obywatelskiej. My przywróciliśmy świadomie ten wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, dając możliwość wyboru. Przecież osoba, która osiąga wiek emerytalny, nie musi przechodzić na tą emeryturę. Dzisiaj mamy historycznie najniższe bezrobocie. Ponad 17 milionów Polaków pracuje. Dokładnie. Trzecie państwo w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Na ostatni odczyt za sierpień pokazuje, że stopa bezrobocia, że będzie 5,0, a więc to pokazuje, że mamy sytuację stabilną. Ręce do pracy są bardzo potrzebne. Seniorzy mogą wprowadzać młode pokolenie i w jaki sposób my wychodzimy tutaj naprzeciw. A więc przede wszystkim zmiany w polityce podatkowej, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku, tak zwany PIT 0 dla seniorów, a więc seniorzy, którzy podejmują decyzję, że pracują dalej, nie odprowadzają podatku do kwoty 85 tysięcy złotych plus historycznie wysoka kwota wolna od podatku, 30-tysięczna kwota wolna od podatku. A więc wprowadzamy system zachęt, a wracając do stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych
tak umiejętnie i dobrze zarządza tym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, że dzisiaj zastępowalność tak zwaną składką jest na poziomie około 86%, a więc to pokazuje dobrą kondycję. Natomiast cały czas musimy jednak mieć to na myśli, że sytuację demograficzną musimy zmieniać, a więc musimy dla młodych rodzin wprowadzać też rozwiązania, aby tutaj osiągnąć taki balans między sytuacją rodzin, ale także seniorów, żeby ta Fundusz Ubezpieczeń Społecznych był wydolny. Pani minister, czy w takim razie może pani złożyć taką deklarację, że bez względu na poziom demografii państwo utrzymają, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Zjednoczona Prawica, utrzymają wiek emerytalny na poziomie dotychczasowym? Tak, jeżeli nasza formacja będzie sprawować władzę, Prawo i Sprawiedliwość, odpowiedzialna formacja, to oczywiście wiek emerytalny w żaden sposób nie będzie wydłużany, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To jest danie możliwości wyboru. To jest właśnie, tak działa demokratyczne, odpowiedzialne państwo. Pani minister, mówiłyśmy już o tym, że liberałowie mają inne spojrzenie i na wiek emerytalny, i na wsparcie rodzin, a jednak słyszałyśmy także w ostatnich dniach takie deklaracje, że ten wiek emerytalny zostanie utrzymany, dotychczasowy. Później pojawiały się znowu wypowiedzi, z których świadczyło, że to był błąd jednak, że to była porażka. Chciałam panią minister zapytać, czy w takim razie uważa pani, że gdyby opozycja wygrała te wybory i przejęła stery rządów w Polsce, to rozdzwoniłyby się telefony z Berlina? No właśnie, słyszeliśmy to i to naprawdę, to jest bardzo przykre. Jak można premier polskiego rządu, którym był Donald Tusk, o sprawach Polski i to, co będzie w Polsce, ustalać z kanclerz Angelą Merkel. To jest po prostu niedopuszczalne, żeby w ten sposób o sprawach Polski ktoś miał decydować. O sprawach Polski decyduje się w Polsce. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób potraktował Donald Tusk 1 500 000 bodajże złożonych podpisów po to, aby przeprowadzić referendum, aby o wieku emerytalnym mogli wypowiedzieć się Polacy. Myślę, że miały co robić niszczarki albo inne, gdzieś zostały te głosy jednak schowane. Nie wzięto pod uwagę tego, czego Polacy oczekują. A więc to pokazuje, w jaki sposób Polaków się traktuje. Dlatego my pytamy Polaków, między innymi w referendum, które odbędzie się 15 października, o 4 zasadnicze kwestie, w tym wiek emerytalny. Pani minister, wspomniała pani o osobach niepełnosprawnych. Mają państwo przygotowany jakiś konkretny program, konkretny nowy projekt, czy też rozszerzenie dotychczasowych świadczeń? Powiem tak, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla opiekunów osób niepełnosprawnych, to przede wszystkim można powiedzieć, że tutaj też nastąpiła taka rewolucja godnościowa. Ja przytoczę kwoty. Rok 2015, 15 miliardów na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj jest to ponad 37 miliardów. Te pieniądze może same za siebie nie mówią, ale konkretnie co zostało zrobione. Przede wszystkim utworzenie Funduszu Solidarnościowego. Funduszu Solidarnościowego, dzięki któremu realizujemy takie programy jak asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Tych programów w ogóle nie było wcześniej. To są nowe programy prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość i przede wszystkim pomagające i opiekunom, i samym osobom niepełnosprawnym. Ale kolejna rzecz to świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kolejne miliardy złotych, które trafiają konkretnie dla osób, którym to wsparcie jest potrzebne. Programy, które są aktualnie realizowane w ramach wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, bo dla nas bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli konkretny plan działania i strategia na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, też przyjęta przez rząd, czyli rząd pokazuje, jakie ma kierunki działań. To, co już wymieniłam, ale kolejne
kolejne zmiany, które będziemy realizować. Przyjęta ustawa o świadczeniu wspierającym, które będziemy wdrażać od 1 stycznia 2024 roku, jest przełomową ustawą, ponieważ tutaj wprowadzamy nowy system świadczeń, świadczenie wspierające, które zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych będzie przypisane do osoby niepełnosprawnej i poziom tego świadczenia będzie uzależniony od potrzeby wsparcia. Krótko mówiąc, najwyższe takie świadczenie wspierające może wynosić 220% renty socjalnej. Prawo i Sprawiedliwość tą rentę socjalną zrównało do poziomu minimalnej emerytury. Czyli jeżeli dzisiaj minimalna emerytura to 1588 zł, to świadczenie najwyższe wspierające może wynosić dobrze ponad 3000 zł. A więc my wprowadzamy świadczenie, które jest bardzo też oczekiwane, bo ten poziom wsparcia jest różny. Różne osoby potrzebują innego wsparcia. Natomiast co jest istotne, opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli w pełni podejmować aktywność zawodową, bo do tej pory, jeżeli opiekun pobierał tak zwane świadczenie pielęgnacyjne, nie mógł podejmować aktywności zawodowej, a my tutaj zmieniamy i ta zmiana jest naprawdę zmianą historyczną. Poza tym wprowadziliśmy także w tej ustawie, że rodzice, którzy wychowują dzieci do 18 roku życia, pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory, jak ono było przypisane do opiekuna, tylko jedno świadczenie było można pobierać, a tutaj na każde dziecko. I kolejne zmiany, które będziemy wprowadzać, to na pewno związane z ustawą o asystencji, bo dzisiaj asystencja funkcjonuje na poziomie programu z Funduszu Solidarnościowego, a nam zależy w sposób systemowy, a więc ustawa o asystencji jest wyzwaniem, jest dla nas priorytetem. Pani minister, jeszcze wrócę na moment dosłownie do kwestii bezrobocia, bo państwo przegrali w sądzie z Donaldem Tuskiem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że w czasie rządów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło 15%, a okazało się, że to jest nieprawda, bo tylko 14,4%. Ten wyrok stał się właściwie takim obiektem żartów internautów, a przecież były powiaty, gdzie to rzeczywiście realne bezrobocie wynosiło blisko nawet i 30% niekiedy procent. A nawet i powyżej. Pani redaktor, ten wyrok, ja bym tutaj nie nazwała, że my jako Prawo i Sprawiedliwość nawet przegraliśmy, tylko to pokazuje właśnie, czym chce się chwalić opozycja, że 15% nie, a 14,4%. No są regiony, są powiaty, które miały poziom bezrobocia i bliski 30, a więc to pokazuje przede wszystkim zmianę sytuacji na rynku pracy. To dzięki działaniu właśnie rządu Prawa i Sprawiedliwości z jednej prawicy. Ale pamiętać, że ponad 17 milionów Polaków pracuje. To jest pierwsze. Stopa bezrobocia, tak jak już mówiłyśmy, jesteśmy trzecim państwem w Unii Europejskiej. Odczyt Ministerstwa Rodziny za sierpień to jest 5,0, a więc stopa bezrobocia utrzymująca się stabilna. A za czasów Platformy Obywatelskiej tak naprawdę bezrobocie szalało. Jeżeli my będziemy się ścigać, czy to było 14,4, to były losy Polaków, polskich rodzin, które cierpiały, bo rodziny nie miały pracy. My tą pracę zapewniamy. My dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy. Pani minister, jakie zatem pomysły, a także priorytety na nową kadencję państwo przygotowują? Czy to jest tylko utrzymanie dotychczasowych zdobyczy społecznych, czy też dalsze ich poszerzanie? Co pani może w tej sprawie ewentualnie nam jeszcze dodać? Znaczy na pewno musimy przywołać, bo my wiele rozmawiałyśmy dzisiaj o świadczeniu 500+, ale ten konkret, który po ulu Prawa i Sprawiedliwości pan prezes Jarosław Kaczyński, architekt tych wszystkich zmian, ogłosił, że... pomysłodawca 500+. Oczywiście, który ogłosił, że będzie to 800+. I cóż wtedy się działo, tak? Opozycja znowu zaczęła festiwal hipokryzji, że należy wcześniej to wprowadzić. My oczywiście w odpowiedzialny sposób od 1 stycznia
stycznia 2024 roku. Będzie to 800+. I nie jest to obiecanka wyborcza. Tutaj został przeprowadzony cały proces legislacyjny, a więc ustawa podpisana przez pana prezydenta. My dzisiaj przygotowujemy się do wypłaty, żeby 1 stycznia rodzice mogli dostać świadczenie 800+. Z tych konkretów, które zostały ogłoszone wtedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości, to darmowe leki dla seniorów od 65 roku życia, dla dzieci do 18 roku życia. To są fakty, które są już przygotowane, konkretne rozwiązania, czy darmowe autostrady, oczywiście te w części publicznej. Ale kolejne konkrety odsłaniamy, prawda, bo mówiłyśmy już o bezpiecznym osiedlu, mówiliśmy też ważną rzeczą jest dobry posiłek dotyczący szpitali. Bon szkolny. Bon szkolny, dokładnie. Poznaj Polskę. Tutaj możemy też wrócić do bonu turystycznego, który realizowaliśmy w tym czasie COVID-u. Ile to było podjętych tak naprawdę wysiłków, interwencji państwa, aby z jednej strony ale ratować miejsca pracy. Ale myślą państwo o poszerzaniu tego swojego programu wsparcia rodzin? Ale oczywiście wszystkie projekty, które zostaną pokazane także w naszym programie, one służą rozwijaniu, wspieraniu polityki prorodzinnej, aby ona była, ja to powtarzam tak często, że ta polityka musi być kompleksowa, systemowa i młodzi ludzie i seniorzy muszą wiedzieć, na co mogą liczyć. Seniorzy to przecież ośrodki 75+, też już mówiliśmy o tym w tym tygodniu, ale także aktywność osób starszych, tworzenie domów, klubów seniora, program Aktywni Plus. Będziemy rozwijać te programy właśnie, aby Polacy mogli cieszyć się z tym, że Polska pięknieje, Polska się rozwija w sposób zrównoważony, dynamiczny. Każdy zakątek naszego kraju się rozwija i to nas powinno cieszyć, ale przede wszystkim musimy też troszczyć się o bezpieczeństwo, bo dzisiaj to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc Polska, która jest państwem troszczącym się o bezpieczną przyszłość Polaków, o bezpieczną przyszłość naszej pięknej ojczyzny. Pani minister, a na jaki wynik Zjednoczonej Prawicy pani liczy? Jako liderka też oczywiście Kalisko-Leszczyńskiego okręgu. Pani redaktor, powiem tak, że patrząc przez pryzmat mojej małej ojczyzny, czyli ten okręg 36, ten okręg Kalisko-Leszczyński, mój oczywiście Ostrów Wielkopolski, moje rodzinne miasto, wyzwaniem jest to, że co najmniej, abyśmy utrzymali to 6 mandatów. Mamy bardzo silną listę, a więc 6 mandatów, które na 12, co najmniej chcemy utrzymać, powalczyć o więcej. Ale liczą państwo na reelekcję i kolejną kadencję rzeczywiście? Liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość jako wiarygodna formacja będzie dalej sprawowała rządy, że będziemy mogli samodzielnie rządzić. Teraz jest ten czas, aby pokazać Polakom to, co zostało zrobione, odsłonić karty, bo my mamy program, a opozycja, jedyny program, który posiada, to odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Nie poznałam jeszcze żadnych tajników programu naszej konkurencji, a więc my swój program pokazujemy, odmieniamy go przez wszystkie przypadki. Jeszcze 2% kredyt. Na zakup mieszkań dla młodych ludzi. Przecież to pokazuje młodym ludziom. Dajemy tę szansę właśnie, aby młodzi ludzie mogli mieć to swoje pierwsze mieszkanie, wkład własny, do zagwarantowania wkładu własnego. Tych rozwiązań jest tak wiele, konkretnych rozwiązań, bo my Polskę mamy w sercu. Nie mamy przypiętych serduszka papierowego i mówimy, że będziemy organizować różne rzeczy z tymi serduszkami, tylko Polskę mamy w sercu, dla Polski działamy i w ten sposób idziemy do wyborów. Podniesioną głową, aby ta miłość do Polski przelała się i żeby Polacy po prostu mogli ocenić, bo myślę, że z referendum nie godzi się opozycja, a my chcemy rozmawiać z Polakami, chcemy słuchać Polaków. Dziękuję pani za ten optymizm, że będzie i rodzinom lepiej, i seniorom lepiej, osobom niepełnosprawnym i opiekującym się, młodym małżeństwom poszukującym dla siebie własnego M. Pani minister, dziękuję bardzo za tę analizę programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości, za pani komentarz, za prognozy na przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani redaktor. To wspaniała rozmowa i przede wszystkim
widzowie polskiej telewizji, słuchacze polskiego radia mogą posłuchać, co w Polsce się dzieje, bo mamy miłość, bo Polska jest w naszych sercach. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję, że są Państwo z nami. Życzę ciągle dobrego tygodnia w szkole, w pracy, w domu. Słyszymy, że prognozy dobre, więc zapraszam za tydzień. Czekam na Państwa o 21:00. Tymczasem spokojnej nocy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc.